Znalezienie kogoś, z kim można stworzyć szczęśliwy związek do końca życia, to trudne zadanie i niestety, jak pokazują statystyki, większość ludzi nie dozna tego przywileju. Dlatego warto włożyć w to sporo energii i wysiłku. Strategia czekania, aż ktoś w końcu sam się pojawi, to najgorsza i jednocześnie najczęściej wybierana taktyka szukania partnera. Jest jednak kilka rzeczy, które możesz zrobić, żeby drastycznie zwiększyć prawdopodobieństwo stworzenia świetnego związku. Oto one. 1. Sam stań się facetem lub kobietą marzeń dla innych osób, które spotykasz. Łatwo jest mieć wysokie wymagania do płci przeciwnej, ale nic ci to nie da, jeśli sam się nie wpisujesz w te wymagania. Dlatego na początku zawsze warto spojrzeć w lustro i popracować nad swoją atrakcyjnością. I nie mam tu na myśli wyłącznie wyglądu, który oczywiście też jest ważny, ale wszystkie 6 czynników atrakcyjności, które opisuję w innych moich filmach. Jeśli sam nie dbasz o zdrowie i sylwetkę, jesteś raczej mało zabawny, łatwo się denerwujesz i brakuje ci pewności siebie, to w pierwszej kolejności warto popracować nad sobą, bo nawet jeśli trafisz na potencjalnego partnera marzeń, to najprawdopodobniej niewiele z tego wyjdzie. Na szczęście możesz zrobić bardzo dużo, żeby podnieść swoją atrakcyjność i o tym powiem na końcu tego filmu. 2. Zacznij regularnie poznawać nowych ludzi. Nawet jeśli uważasz się za atrakcyjną osobę, to nic ci to nie da, jeśli nie zaczniesz sobie stwarzać okazji do randkowania. I tutaj czeka na ciebie największa pułapka, przez którą możesz zmarnować mnóstwo czasu i energii. Nie chodzi o to, żeby poznawać kogokolwiek, ale tylko te osoby, które potencjalnie mogą do ciebie pasować, które też są zainteresowane stałym związkiem. Bo brutalna prawda jest taka, że nawet jeśli spotykasz kogoś, kto na pierwszy rzut oka bardzo ci się podoba z wyglądu, to są bardzo małe szanse, że akurat z tą osobą możesz stworzyć szczęśliwy, zgrany związek. Do tego naprawdę ważne jest dopasowanie na wielu poziomach. Jeśli twoim jedynym sposobem na poznawanie nowych ludzi jest wyłącznie Tinder, na którym może zarejestrować się absolutnie każdy, to możesz się frustrować, że każdy, z kim piszesz, albo nie chce związku, albo jest tam tylko dla zabawy, albo w ogóle się do tego związku nie nadaje. Trzecim bardzo ważnym elementem, nad którym warto popracować, jest umiejętność zamieniania nowej znajomości w związek. Nawet jeśli już zaczynasz umawiać się z potencjalnym facetem lub kobietą marzeń, to zatrzymanie tej osoby przy sobie, a potem wypracowanie stałego i trwałego związku też nie jest najłatwiejszym zadaniem, bo początkowy etap znajomości jest bardzo delikatny i dużo rzeczy może pójść nie tak. Dlatego warto dowiedzieć się, jak rozwijać nową znajomość i jednocześnie cały czas być wyzwaniem. Ten film to tylko zarys tego, co można zrobić, żeby zwiększyć swoje szanse, natomiast dokładnie każdy z tych 3 punktów omawiam na 2 moich webinarach. Jak znaleźć faceta marzeń i jak znaleźć kobietę marzeń. Te webinary prowadzę cyklicznie, więc warto wejść na webinar.jakzdobywać.pl i sprawdzić najbliższy wolny termin. Do zobaczenia. Robert Marchel.